Dzień dobry Państwu. Oto kolejna ikra od złapanych w naturze pirysków korydora Stukano. Państwu się przyjrzą, jest ona i na szybach, i na gąbce jednego filtra, drugiego filtra tu na kolejnej szybie. No i też tam dalej, jak Państwo się przyjrzą, też jest trochę ikry na szybie. Piryski też trzeci rok z rzędu mi kładą ikrę. Zauważyłem, że najczęściej to się dzieje, najbardziej ofity dotarła zdecydowanie są właśnie w styczniu, lutym i to się w tym roku też potwierdza. Tak więc za chwilę zabiorę się do zabrania ikry. Tu jeszcze Państwu chciałem pokazać akwarium obok kudrowski tego gatunku. Z tegorocznego, zeszłorocznego tarła. Te kiryski relatywnie rosną powoli, są dosyć wrażliwe na różne czynniki. No i tutaj mam na podchowie obok rodziców, tak więc też młode sztuki. Tak więc jak się Państwo przyjrzą temu akwarium tawiskowemu, temperaturę widać aktualną. Tarlaki też mogą Państwo zaobserwować na dole akwarium. Widać też maluchy, które się uchowały też razem z rodzicami. Kiryski też szczęśliwie nie jedzą ani swojej ikry, ani młodych, tak więc jest duża szansa, że jak zostanie ikra niezauważona, czy nawet specjalnie zostawiona przeze mnie, to się te młode z rodzicami uchowają. To też są takie maluchy, jak Państwo się przyjrzą. Tutaj widać akurat na rozniku. Teraz może będzie lepiej widać, jeśli Państwo przyjrzą. To są takie trzy maluchy, które się ostatnio uchowały przy okazji tarła, a tutaj dorosłe tarlaki, które niestety mi uciekły właśnie, ale podpływają znowu, tak więc mogą się Państwo im przyjrzeć. A tu maluchy, które się ostatnio uchowały, widać większe, mniejsze, tak więc tutaj podrostek z przodu, tam dalej jest ich też troszkę. Dziękuję bardzo Państwu.